roku harowania gwu nie mogłaby lecieć na wakacje, ponieważ niekompetentni Niemcy po prostu nie zapakowali nas w samolocie. Dlatego też spędzam swój pierwszy dzień urlopu w kiblu na lotnisku w Berlinie. Halo? Dzień dobry. Tak? No nie dotarłem. O, masz złą minę. Wcześniej nie da rady. Bo moglibyśmy lecieć przez Stany, ale ja nie mam wizy. Jestem załamana. No, a ja nie. Słuchaj, i tak powiedzieli, wiesz, to powiedziała, że wysłali tą rezerwację, ale nie dotarła. Że mają rzeczywiście, że ta rezerwacja, więc to jest ich wina ewidentna. Czyli co, kiedy wracamy? 28. I znowu będziemy na święta dawać głupków. Czasami Mikołaja musimy kupić jakieś. Jaki to był film? Airport? Nie, ten sam tam się na tym lotnisku. Terminal. Na terminalu. My, niczym on dzisiaj, poznajemy nowych ludzi, nawiązujemy nowe kontakty w Burger Kingu. I idziemy teraz po naszego przyjaciela. Zostajemy u ciebie na 3 dni. Siedzimy ci na karku. Nie, idziemy do hotelu. Idziemy do hotelu. A co powiedzieć, 3 dni? 3 dni, tak. Czekaj, chodźmy do... No to dawaj do mnie, no gdzie będziesz szedł do hotelu? Fajnie w tym Meksyku, nie? Meksykański placek. Kupiłam meksykańską herbatę. Ten człowiek z górką. Cześć, zróbmy to razem. Ale no, synchronizuj się. Ale poczekaj, zrobię raz, dwa. Raz, dwa. Jesteśmy na lotnisku w München. Udało się, w końcu się udało. Jesteśmy! Dotarliśmy! Jak tam wyspałeś się? Taki bladawy jesteś. No nie wyspałem się. A dlaczego? Bo jak myślę, że już nasza podróż dobiega końca i że nasz pech się skończył i po 14 godzinach lotu z Niemiec do Cancun, gdzie normalnie lot trwa 10 godzin, po 3 dniach siedzenia w Berlinie, gdzie nie było dla nas biletu, to słyszę, że nie ma wolnego pokoju. Ale oni kompletnie ratują swój honor, dając nam nowy, fajny pokój na budowie, gdzie cały czas wiercą i walą młotkiem na głowę i całą nas myśliły. Tak czy inaczej, czuję się podekscytowany. Pierwszy dzień w Cancun. Naprawdę. Idziemy na śniadanie i na plażę. Które wierzymy, że się skończyły właśnie dzisiejszej nocy i wakacje w końcu zaczną się pełną parą. Wczoraj też tak wierzyliśmy. Idę się kąpać. Pa! Więc nie martw się! Uśmiechnij się! Fajnie tak pooglądać ciepłe klimaty. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, wyślijcie SMS-a.